Palit GeForce GTX 560 Sonic Platinum to nowoczesna i wydajna karta graficzna z niezłym systemem chłodzenia. Sprawdzi się nawet w połączeniu z monitorami o rozdzielczości Full HD. Nowoczesny układ graficzny, jaki się w niej znajduje, wspiera w pełni DirectX 11 i wszystkie najnowsze technologie obrazu. Możemy wyświetlać obraz nawet na monitorze 3D. Dzięki technologii Nvidia CUDA karta pozwala też na uzyskiwanie rewelacyjnej wydajności w obliczeniach niezwiązanych z grafiką 3D. Karta jest wyposażona w układ graficzny, który pracuje z częstotliwością 900 MHz. Wyposażono go aż w 32 jednostki ROP i 336 zunifikowanych jednostek przetwarzania pracujących z częstotliwością 1800 MHz. Szerokość szyny danych pamięci GDDR5 o pojemności 1024 MB wynosi 256 bitów. System chłodzenia to aluminiowy radiator z miedzianą podstawą odbierający ciepło z układu graficznego. W jego przewodzeniu pomagają dwie rurki cieplne, a do tego na radiatorze umieszczono wentylator o sporej średnicy. Karta ma szerokość dwóch slotów. Na śledziu umieszczono gniazda DVI, D-Sub i HDMI. U góry znajdziemy łącze do podłączenia drugiej identycznej karty w trybie SLI. Dodatkowe zasilanie dostarczane jest przez dwa gniazda 6-pin. Komplet wyjść na śledziu zapewnia możliwość łatwego podłączenia każdego typu monitora bez konieczności stosowania przejściówek. Karta może pracować z drugą identyczną kartą w trybie Nvidia SLI o ile tylko pozwoli na to płyta główna komputera. Dzięki technologii Nvidia Physics wspomagane są także widoczne w grach zjawiska fizyczne. Karta daje radę nawet bardzo wymagającym grom przy wysokiej jakości obrazu. Tylko w nielicznych tytułach konieczna była nieznaczna redukcja szczegółów. W komplecie z monitorem 1680x1050 punktów palić sprawdza się doskonale, ale daje też radę z monitorem o rozdzielczości Full HD, chociaż tutaj pojawiają się czasem problemy z płynnością obrazu. Podczas testów jedynie w grze Metro 2033 wydajność spadła poniżej 25 klatek na sekundę. Obiecujące są także wyniki testów przy teselacji. Jak się okazuje, karta radzi sobie z nią dobrze, co oznacza możliwość realnego zastosowania tego efektu w grach. Wszystko wygląda doskonale, aż do czasu, kiedy przyjrzymy się dwóm rzeczom. Poborowi prądu, który jest bardzo duży i cenie, która jest równie wysoka. Palit GeForce GTX 560 Sonic Platinum kosztuje około 750 zł, co oznacza, że jest o 100 zł droższy od taktowanej identycznie karty Gigabyte'a z tym samym układem graficznym.